Lech dziś tylko remisuje w Łodzi i niestety traci kolejne 2 punkty, a można było dogonić tą czołówkę. Dokładnie, no mieliśmy mecz wygrany praktycznie 2-0, prowadzimy grę i przytrafiły się błędy i widzę po pierwszej bramce, uwierzył, że może coś tutaj jeszcze ugrać, no i zdało się. No. Później staraliśmy się chociaż w tych ostatnich 5-10 minutach wygrać, już to 3-2 chociaż, ale no nie, no znowu przegraliśmy po całej linii, to jest mecz przegrany dla nas, a nie jeden punkt nic nie daje tak naprawdę. 2-0 prowadzimy, pośmiotowić przeciwnika, my dajemy im nagrodę, także nie wiem co mam powiedzieć. Powiedz, jak wyglądały w ogóle te bramki z twojej perspektywy? Nie wiem, no tak na, ciężko powiedzieć coś tak na gorąco, no trzeba zobaczyć na chłodno, no. Pierwszy zastanawiałem się, czy tej piłki wejść z tego rykoszetu, który był na początku. Później się piłka potoczyła jakoś, trzeba było to blokować, no jakoś znalazła piłka do bramki drogę. I, no, druga to nawet nie wiem, kto tam nawet uderzył, to z głowy chyba bodajże, też jakiś rykoszet, Manu nabił jego głowę i no, to też była wrzutka z 5 metra. Tak ciężko w ogóle ocenić, nie byśmy w ogóle rozmawiać o straconych bramkach. W ogóle byśmy w ogóle nie rozmawiać o niczym, bo tak naprawdę przy 2-0 na wyjeździe 30 minut do końca to byśmy wygrać 3 albo 4, mając stres sytuacji, to naprawdę nie wiem jak to się stało.